Witam, ja jestem Mistrz Grzechuta, to jest Minecraft Snapshot 12W37A, czyli po prostu kolejna aktualizacja, w której możemy zauważyć takie zmiany jak zmieniono tekstury niektórych przedmiotów, które aktualnie widzicie na ekranie. Dodano nowy rodzaj pożywienia o nazwie Pumpkin Cake, czyli po prostu ciasto dyniowe, które kraftujemy przy pomocy jednej kostki cukru, jednej dyni i jednego jajka w dowolnym ustawieniu. Jeśli śledzicie na bieżąco wszystkie aktualizacje, to zapewne wiecie, że w ostatnim snapshocie została dodana możliwość kierowania świnią, gdy siedzimy na niej. Została dodana marchewka na kiju, dzięki której świnia porusza się w stronę tej marchewki. Jednak w poprzedniej wersji świnia mogła poruszać się tylko po płaskich terenach, nie mogła podskakiwać. Jednak teraz zostało to zmienione i świnia może wchodzić również na najwyższe górki, przez co ułatwia nam to transport, gdy mamy do pokonania jakieś duże odległości i musimy na przykład zostawić komputer sam. Czyli my po prostu możemy odejść od niego, a świnia po prostu kieruje się prosto tam, gdzie będziemy skierowani my razem, trzymając wędkę w ręku. I teraz jeszcze zauważyłem taką zmianę, że wędka chyba się zużywa. Marchewka jest zjadana przez świnię po trochu. I jak widzicie, ten pasek zielony się zmniejsza. Dodano komendę clear, która czyści nasz cały ekwipunek. Jak możecie zobaczyć, mam wypchany teraz jakimiś przedmiotami. Gdy wpiszę teraz komendę clear, po prostu wszystkie itemy z naszego ekwipunku znikają. Od teraz na poziomie trudności hard, a co za tym idzie również na poziomie trudności hardcore, gdy będzie nas gonił jakiś potwór, będzie on zdolny do bardziej niebezpiecznych wyczynów. Czyli na przykład, jeżeli skoczymy do jakiegoś wąwozu, wpadniemy do jakiejś dziury, to on bez wahania skoczy za nami, nie będzie szukał okrężnej drogi, tak jak to było w poprzednich wersjach, gdy otrzymał on sztuczną inteligencję i potrafił sam odnajdywać bezpieczną drogę. Teraz właśnie na tych dwóch poziomach trudności nie będzie on się wahał stracić trochę życia, po prostu będzie gonił nas za wszelką cenę i będzie chciał nas dopaść. I teraz chyba najlepsza zmiana, jaka doszła do wersji 12W37A, przy opcji tworzenia nowego świata, weźmy sobie tryb kreatywny, gdy klikniemy więcej opcji świata, ustawimy tryb świata super płaski, czyli super flat, możemy mamy opcję customize, czyli możemy zmienić opcję generowania się tego świata. Jak widzicie, mamy tutaj ustawiony jeden blok trawy, dwa bloki ziemi i jedna skała macierzysta. Czyli tak jak to było zazwyczaj. Mamy trzy warstwy ziemi i jedna warstwa skały macierzystej. Możemy to zmienić, klikając present. Tutaj dodajemy warstwy, jakie chcemy mieć. Jeżeli kliknę sobie tutaj na klocek, u góry mi się zmieniają wartości, jakie mają być. Na przykład wartość 230 jest to grubość warstwy. Jeżeli kliknę Use Preset, czy jakoś tak, to wtedy zostaje to dodane do mapy. I gdy kliknę Gotowe, stwórz nowy świat, to w tym momencie warstwa, jaką dodałem, czyli te 230 kratek kamienia zostało dodane do mapy. I jak widzicie, nie widzicie, teraz widzicie, jesteśmy na poziomie 237. Przez to, że dodaliśmy 230 klocków kamienia, a reszta to warstwy, które były wcześniej. No aktualnie jest tutaj 2, 3, 4, 5, 6 warstw trawy, 6 warstw klocków, 6 warstw dyrtu. No i oczywiście te 230 warstw kamienia, plus bedrock, który jest na samym dole. To by było na tyle z tej aktualizacji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj w krótszej formie, zazwyczaj się rozpowiadałem i wychodziło 10 minut. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka forma, szybkie i dokładne informacje. Jeżeli tak, polubcie ten filmik. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś ciekawego, to również polubcie ten filmik.
Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi informacjami. Staram się wrzucać co czwartek, jak najszybciej, gdy tylko się pojawi. Biorę się za przygotowywanie tej całej mapki i chwilę później za nagrywanie. Tak więc do zobaczenia już za tydzień. Witam nowych widzów, którzy oglądają ten filmik i zechcą mnie zasubskrybować. Trzymajcie się, do następnego razu i cześć!